Słuchajcie, spodziewaliście się takiego zamieszania wokół waszego sketchu? Nie, nie spodziewaliśmy się. Zwłaszcza, że w 2018 również ten sketch poszedł w telewizję. Oczywiście teraz został uaktualniony i tak dalej, ale nie spodziewaliśmy się. To, co wydarzyło się wtedy w Koszalinie, to były te emocje zapisane w tej danej chwili. Może za mocno jednak. No to już jest chyba taki czas, że już inaczej chyba się nie da. Te nastroje społeczne już są tak wibrujące, tak silne, bo my nie zrobiliśmy niczego nadzwyczajnego. My po prostu powiedzieliśmy to, co słyszymy w naszych domach, co każdy słyszy w swoich domach, wśród swoich znajomych, wśród swojej rodziny. I powiedzieliśmy po prostu prawdę, pokazując to z jednej i z drugiej strony, jak się ludzie zachowują i dziadek, który puentuje tą całą sytuację w naszym kraju. Mało tego, te słowa, one przecież padają wśród nas, więc nie wiem, o co chodzi z tym całym szumem, bo my tacy jesteśmy. Jednak politycy PiS-u zareagowali, między innymi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, który was określił jako, tutaj zacytuję, to jest bezbectwo tak wielkie. Jak się odnieście do tych słów? My się nie odnosimy do tych słów. To fajnie, że zauważył ten sketch, może też i go przemyśli. No. Dobrze, że się odniósł, czy nie? Nie, no, ale każdy ma prawo tutaj się odnosić. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli ze sobą rozmawiać, tylko nie na takim poziomie, że się obrzucamy inwektywami. My po prostu pokazaliśmy, jak wyglądają rozmowy w naszych rodzinach. Tak to wygląda. Oczywiście można nas zaatakować za to, że co, że pokazaliśmy prawdę, że tak się ludzie zachowują, dlatego ludziom się tak to podoba, dlatego ludzie tak zareagowali, bo czułem, że to jest szczere, to jest naturalne. Pokazujemy, jesteśmy lustrem społecznym. A to się nie podoba tej części, która właśnie tak krytykuje. No dobrze, ale jeżeli może to im się nie podobać, dlaczego nas obrażają? Przecież my nie mówimy tym głosem, tylko my jesteśmy, pościelamy się jakieś postacie, a pokazujemy. Wiecie, że ludzie też są, jest jakaś tam część ludzi, która was obraża, między innymi tutaj akurat przywołany poseł Prawa i Sprawiedliwości. No wiele osób nas obraża, no to jest naturalne w tym kraju, że jak się nie ma argumentów, no się to najprościej kogoś obrazić. No warto by było się zastanowić, jakie jest przesłanie tego sketchu. I zarówno jedna strona polityczna i druga, bo przesłaniem i trzecia, jest... Trzecia i czwarta. Tak, i przesłaniem jest dążenie do wspólnoty narodowej, do jedności, do miłości, zaprzestania tych wszystkich konfliktów. Ten sketch był również tutaj, na Woodstocku, na Poland Rocku wystawiany. Jak przyjęła go publiczność? Przyjęła go rewelacyjnie. To, co się wczoraj wydarzyło, to były takie emocje, taka energia, że tylko no, zapraszamy wszystkich tutaj. Przyjedźcie, zobaczcie, jak to powinno wyglądać. No wiecie, tylko że znowu tutaj wystawiliście i znowu były komentarze, że pojawiły się znane hasła ze strajku kobiet, nie będziemy ich teraz cytować, które były wykrzykiwane, a tu jednak szacunek, tolerancja, że to się kłóci. No, to nie jesteśmy w stanie zapanować nad tłumem, który sobie coś tam krzyczy. No. My robimy swoje, tak? No. Jeszcze raz podkreślę, my pokazaliśmy problem społeczny. To, jak to wygląda u nas, w naszych rodzinach, w polityce, wszędzie. I fajnie, że stworzyła się dyskusja, bo to tak nie powinno wyglądać. A odnosimy się do Poland Rocku, bo powinno wyglądać to tak, jak jest tutaj. Dobra, to już na koniec. Żałujecie, czy absolutnie nie żałujecie tego, co zrobiliście, czyli tak skonstruowanego tego sketchu? Nie, no to jest nasza praca, my się tym zajmujemy, robimy. Naszym zadaniem jest prześmiać rzeczywistość. Od tego jest kabaret, od tego jest satyra, od tego był błazen zawsze na królewskim dworze. Miał pokazywać nastroje społeczne i to robimy. Natomiast problem jest z dystansu i zrozumienie tego wszystkiego. My Polacy nie mamy dystansu do siebie, nie potrafimy się śmiać sami siebie. O to, jak gdyby, nie wiem, nie tyle, że walczymy, co to staramy się przekazać społeczeństwu. Całe szczęście na Poland Rocku, ta atmosfera jest budująca i jednak ten śmiech tutaj jest no, dosyć istotną częścią tego festiwalu. Jak najbardziej. Tak, tylko że to jest mała, malutka wioska galijska, a poza tym jest jeszcze cała Polska, która no, niekoniecznie myśli tak jak tutaj wszyscy. A warto by było nie tyle myśleć tak jak wszyscy, ale żebyśmy się potrafili ze sobą dogadać. No i tym akcentem zakończymy rozmowę. Dziękuję bardzo. Kabaret Neonówka był Państwa i moim gościem.